33. sesja Rady Powiatu Płońskiego wbrew obawom była krótka. Realizacja 20 punktów programu przebiegała wyjątkowo sprawnie i zgodnie. Przedostatni punkt, wolne wnioski i oświadczenia radnych, wywołał emocje i momentami burzliwą dyskusję polityczną. Myślę, że w tych sprawach merytorycznych mówimy podobnym językiem, podobnie myślimy i te sprawy merytoryczne uzgadniamy na komisjach. Natomiast na sesjach bardzo często mamy do czynienia z tą otoczką, taką bardziej polityczną. Ale myślę, że liczą się przede wszystkim te sprawy merytoryczne. Przykład idzie z góry. Jak obserwujemy pracę Sejmu, to tam też nie liczą się argumenty, tylko liczy się pewna chęć do zrealizowania swoich zamiarów. Samorządowym zamiarem była próba złożenia projektu uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Rady. Propozycja nie zyskała poparcia niemal 95% radnych. Należy pamiętać, że spośród 21 członków Rady 12 reprezentuje Polskie Stronnictwo Ludowe. Ten fakt zauważyła i zaakceptowała nawet opozycja. Rządzi demokracja. Mogą mi się wyniki wyborów samorządowych 2014 roku nie podobać i mieć na temat tych wyborów swoje zdanie, jak one były, jak one przebiegały, te sławetne książeczki, ale było minęło. Wynik jest zatwierdzony i klub Polskiego Stronnictwa Ludowego ma radnych 12, z tego co dobrze wiem. Klub PiSu ma 5, klub Razem ma 4 radnych. Tak się chyba rozkłada demokratyczne wybory mieszkańców. I to by nie mówić, można naprawdę mówić ładnie i zarzuty można prawdziwe przedstawiać, ale rządzi większość, rządzi demokracja. Nie będziemy robić cyrku, bo na tym to nie polega, że ja teraz będę zwracał kijem Wisłę i głosował przeciwko 12 radnym PSL-u, tylko żeby sobie pogłosować. Jest jak jest, trzeba pracować. Są wspólne zadania i koniec. Takim zadaniem jest m.in. realizacja przyjętego przy jednym głosie wstrzymującym się programu opieki nad zabytkami powiatu płońskiego na lata 2017-2020. Samorządowcy zwracają uwagę na edukacyjny walor przyjętego programu. Chodzi o uświadomienie tego, co jest dziedzictwem narodowym na terenie naszego powiatu, wskazanie, że są to miejsca, które powinniśmy szczególnie chronić i że naszym obowiązkiem jest dbanie o te miejsca. Ma to szczególne znaczenie, jeżeli chodzi o edukację naszych uczniów, czyli chodzi o nasze szkoły i wyrabianie tej świadomości już u tego młodego pokolenia, żeby ono rosło w przekonaniu, że są rzeczy ważne i wartościowe, które są na terenie powiatu. Program definiuje, co jest zabytkiem oraz wskazuje konkretne miejsca określone tym mianem. Ten program jest bardzo istotny dla nas jako powiatu, bo przede wszystkim inwentaryzuje zabytki, które mamy na naszym terenie. Jeżeli będziemy mieli wszystkie zabytki skatalogowane, wtedy jeżeli będziemy mieli pieniądze, będziemy mogli decydować ewentualnie o pomocy w rewaloryzacji tych zabytków. Niestety, nowe zadanie nie oznacza, że powiat otrzyma dodatkowe fundusze. Pieniądze na realizację programu muszą pochodzić z samorządowego budżetu. Ten program upoważnia osoby, które są właścicielami tych zabytków, o występowania różne środki zewnętrzne na rewaloryzację tych zabytków. Główne jednak zadanie to nadzór nad realizacją programu przez właścicieli wskazanych zabytków.